Jesteśmy tuż po treningu. Ciężki trening. Jak w tej chwili oceniasz swoje przygotowania, swoją formę? Swoją formę uważam za już na dość dobrym poziomie, ale nie jest jeszcze to szczyt mojej formy, jaki powinien być za 4 tygodnie, 28 września. Od kiedy dokładnie się przygotowujesz? Dokładnie przygotowuję się na początku sierpnia jakoś, tak jak byłem na obozie w Łazach z Patrykiem Grudniewskim, od niego z klubu z Fighters Factory. W tym czasie się dowiedziałem o walce i od tego momentu się przygotowuję. Czyli to było jakieś 8 tygodni przed galą. Czy uważasz, że to jest optymalny czas, żeby się dobrze przygotować? Tak, uważam jak najbardziej. 8 tygodni to myślę, że jest to odpowiedni czas, żeby zrobić szczyt formy. Pod warunkiem, jeżeli wcześniej się nie leży, wiadomo, przed telewizorem nic, tylko jeżeli się w treningu cały czas się rusza, coś tu się robi, to myślę, że 8 tygodni to jest idealny czas, żeby się przygotować. Dzisiaj widzieliśmy sparingi, sparowałeś z Borysem. Opowiedz coś może o tych sparingach. Tak, dzisiaj mieliśmy sparingi, jest to już koniec tygodnia, jestem bardzo zmęczony na tych sparingach, są one bardzo ciężkie. Jak było widać, mamy bardzo wysoki poziom w klubie, z każdym zawodnikiem jest bardzo ciężko, no a Borys już uważam, że jest w bardzo świetnej formie, jest naprawdę dobrze przygotowany. Ale wiem, że i tak będzie lepiej. Jeszcze będzie lepiej do tego 28 września. No cóż, bardzo ciężko mi się robi z Borysem. Cały czas go gonię, cały czas jest lepszy ode mnie w każdej płaszczyźnie. Ale gonię go. Gonię go z całej siły i mam nadzieję, że kiedyś dogonię. A powiedz, kiedy jest taki moment, w którym trzeba trochę przystopować, jeżeli chodzi o treningi, żeby złapać tą świeżość przed walką? To już jest kwestia indywidualna od zawodnika. Każdy robi to inaczej. My to robimy tak, że półtora tygodnia przed galą schodzimy już z dwóch treningów dziennie na jeden trening. Schodzimy wtedy już z obciążeń, bardziej schodzimy do redukcji wagi, dynamiki, czutki, szybkości. Bardziej na tym się skupiamy. No, dwa tygodnie, półtora tygodnia przed galą już tak łapiemy świeżość, mogę powiedzieć. Co w tej chwili podczas tych przygotowań jest dla Ciebie najbardziej istotne? Najbardziej istotne jest zrobienie jak najwięcej prądu, czyli tej wytrzymałości, żebym, nie daj Boże, nie umarł gdzieś w którejś rundzie, żebym był przygotowany na, jak to się mówi, 5 rund do walki i żebym cały czas mógł iść do przodu. To jest dla mnie teraz istotne, tym bardziej, że miałem chwilową przerwę właśnie po tej kontuzji i to jest moim istotnym celem. A powiedz, widziałeś swojego przeciwnika, oglądałeś go trochę? Oglądałem jego parę wal, no jest mocnym zawodnikiem, sam jego rekord mówi, same jego osiągnięcia, walczył w UFC, walczył w tym reality show Ultimate Fighter, także no jest mocnym zawodnikiem, jest mocnym stójkowiczem, ale na jak mocnym okaże się we wrześniu. Trzymamy kciuki, dziękuję za wywiad. Dziękuję, jeżeli mógłbym, to chciałbym jeszcze ze swojej strony podziękować doktorowi z Wrocławia, doktorowi Pawłowi Reichertowi. Że mnie wziął pod swoją opiekę, zoperował mi rękę. Mam nadzieję, że już jest dobrze to zrobione, także chciałem mu w tej sytuacji bardzo podziękować z tego. I również chciałem Patrykowi Grudniewskiemu podziękować za to, że właśnie dzięki niemu Patryk mnie skierował i Patryk mi polecił lekarza, także dziękuję bardzo. Dużo zdrowia zatem. Nie, dziękuję.